Nasz kot jest już po operacji dzień jeden po operacji i czuje się dobrze. Mieliśmy dużo obiektów, co zrobić, bo pani powiedziała, że nie powinna wychodzić, ale kot nie był w stanie wysiedzieć u nas w busie, więc ją puściliśmy i na szczęście po prostu się kręci. W końcu się położyła na przygotowanym kocyku i wypoczywa, odsypia, uspokoiła się, także jesteśmy mega zadowoleni. I co więcej, kot od rana przyjmuje gości. Okazało się, że wszyscy ją tu znają na tym kempingu. Już dwie panie przyszły zobaczyć, jak się czuje, już dwie panie po prostu skądś usłyszały o operacji. Się już na kempingu. To już bym chyba zjadła. Witajcie kochani, jest sobota, jest 12, jest gorące słońce, wspaniały dzień i mamy gości! Jej! Przyjechali do nas ludzie, których pewnie już część z was zna. Przyjechali swoim latającym dywanem, który stoi tutaj obok. No i zaczynamy zabawę, fiestę. Basen już tutaj jest, także szalejemy. Fajne manuszki, nie? Ty sobie stała i możemy nas nagrywać. Idziemy na basen zobaczyć, czy woda jest już tak nagrzana, jakbyśmy chcieli, bo słońce jest tak mocne, że już nie możemy wytrzymać. Także idziemy zobaczyć, czy się da, uda się nam schłodzić. Ale dzieci chcą zabrać kota, które nie chce iść. No, to super. Kąpią się normalnie. Kurde. Jak? Bijąc? Ale wyszłam. To wchodź. Nie, Łukasz, mam telefon. Ja mam telefon. Dawaj ten telefon. Nie masz telefonu. Nie masz. No. Jak? Super? I tak upływa nam kolejny miesiąc, zaczął się marzec. Jakby tu powiedzieć, no, źle nie jest. Kasia, jak się czujesz? Dusko. No ale. Czego ci brakuje? Drinka z palemką. Mi palemki. No nie, są palemki za mną. Młodzież, ale oprócz tego niczego. Młodzież się bawi. Skaczą do wody co chwileczkę chłopcy. I do tu przychodzimy, jak będziemy się kąpać. Pan mi pokazywał, że tu jesteś. Gdzie? Gdzie? Kasia? Jest! Po schodach, bum. A już się tu właśnie znalazł. Gdzie idziemy teraz? Naszego sklepu ulubionego. Jakiego? ALDI. 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 Tada. Dwa kampery stoją. Dwa polskie Elteki. Najlepsze. Eltony. Najlepsze auta.
Najlepsze. A jeszcze wam pokażę nową naklejkę. Karawaning z pasją, to jest taka grupa na Facebooku. Ludzi zafascynowane karawaningiem, tak jak my. Dostaliśmy w prezencie taką naklejkę, więc ją nakleiłem. No, Kaśka, bo cię kot widzi. Obserwuj mnie, kocie, kocham ciebie najbardziej. Tylko taką maminę poważną. Kot? W porządku? No, my jedziemy do sklepu. Fajny rowerek. Prawie taki jak nasze. Owoce morza i muszelki zwiastują, że jutro będzie kataplana. To są aż rybka jest. Rybka, muszelki, owoce morza, warzywa, ratatouille sos i jutro kataplana na obiad. Zobaczcie na te cukierki. Noga Łukasza zwiastuje, że Łukasz jest na górze. Strasznie się sypie nam z tego dachu, z tego drzewa na dach i postanowiłem go wymyć i pokażę wam, jaki jest brudny panel. Taki jest brudny panel. Fuj. O, może coś napiszę. Kto przeczytał? Kto wie, co jest napisane? O, teraz lepiej widać. No nic, trzeba to wyumyć. Gotowe, wysprzątane. Życie nie było tak. Jeszcze nigdy nie był tak brudny. Ciężko mi się tutaj przedostać, bo jestem pod drzewem. O, jestem czerwony, bo teraz dzień się siedziałem na słońcu. Zagra. No dobra. Koniec czczenia. Panel jest piękniutki, śliczniutki. Schodzę na dół. Co robisz? Szykuję antybiotyk dla kota. Jak widzicie, kot już chodzi. Miauczy. Już jest nasza, już wróciła. Słuchajcie, dzisiaj wam oszczędzę, nie będę wam pokazywał krok po kroku, co kroję, jak kroję. Teraz kroję... paprykę. I Kasia przyprawia, bo Kasia ma najlepszą rękę do przyprawiania. I potem zamykamy to, wrzucamy rybkę i wygląda to tak. No to jest super randzko, po prostu dzisiaj jest pełno owoców morza, ziemniaki. O Jezu, zle czosnku, rano boskie, Kasia, nie mogę czosnku jeść. To się wymiesza, Łukasz, to jest ciut, to jest nic. No dobra. To dobra, na to jeszcze poleci cukinia, ryba i zamykamy garnek i jedziemy. Kataplana zamknięta, jak widzicie za mną. Tu, tu. A my idziemy do latającego dywanu zobaczyć, jak mają środki urządzone. Także chodźcie za nami. Zapraszam. Tu jak widzicie mają super stolik rozkładany, kawowy, zewnętrzny. Nie złożę go teraz jak tety, bo jak widać jest kawka. Cały zadowolony. Teraz jest spora kawy. Kawowa. Tu jest takie coś, co my znamy od siebie. No, identyczna kawa. I was jeszcze zaskoczę, że oprócz tego, że wy gotujecie na obiad, to u nas bez obiadu i tak się nie obejdzie. Mamy polską wersję waszego obiadu, czyli mamy barszczyk czerwony. Będziemy jeść zupkę i waszą kataplanę dzisiaj. Nice. Super. Tak jest. Tutaj musimy też uważać, bo z tyłu mamy jednego z załogantów, który sobie przysnął. No właśnie, bo wy podróżujecie z dziećmi. Podróżujemy z dziećmi, tak jest. Podróżujemy zwykłe dzieci. Tam są dwa łówka, myśmy już tak tu byli. Mhm. Tam są dwa łóżeczka, a pod spodem? Tu jest miejsce dla rodziców. Pieska. A tu jeszcze jest pies. Znaczy, no to jest Buda. Buda, tak jest. Na razie pies musiał ustąpić miejsca butelką z wodą i praniu, więc zdarza się. To, co mi się najbardziej podoba, to są właśnie szafki. Są one super zrobione, bo mają takie normalne otwierania i tutaj jest taka zagródka, przegródka, która to wszystko trzyma w kupie, więc to jest fajne. No i mają tutaj w ogóle mnóstwo takich właśnie fajnych szafeczek, schoweczków, takich super triczków, które ułatwiają życie w wanie. Też mi się strasznie podobają te takie jakby schodki, to jest super klimat. Dzieciaczki mogą sobie wyjść bez problemu. I to, co mi się jeszcze podoba, to tutaj ten zakątek kuchenno-stołowo-życiowy. Czyli po prostu mają odkręcane fotele, przekręcane przednie fotele kierowcy i pasażera. I zaraz za nimi są dodatkowe fotele dla dzieciaczków. No i jest stolik między tym, co daje super wykorzystanie przestrzeni, dużo miejsca, no i super klimat. Teraz jak on się mówi, a Łukasz to wam wszystko jeszcze pokaże. Oczywiście jest solar na dachu. Jakiej mocy solar? 150 W. I tu jest kontroler do solara. To jest pod spodem i w ogóle jest, popatrz, taką samą baterię jak nasza, ale działa na
Ma pompkę taką ciśnieniową, to jest cały czas włączona i jak tylko potrzebna jest woda, to wtedy otwiera. I tak samo jest z tyłu prysznic. Ojej! Już leci. Jest super. Super elegancko. Jak mówiłem przy kranie, pompa, w tym samochodzie zamontowana pompa ciśnieniowa, która doprowadza wodę do kranu. Wystarczy odkręcić, podnieść kran, to wtedy się leje woda i tak samo działa to z prysznicem. Wystarczy nacisnąć przycisk i wtedy od razu się leje woda, więc bardzo fajne, bez żadnych komplikacji. Kilka sekund i można wziąć sobie prysznic na zewnątrz. I tu jest jeszcze lodówka. No bardzo fajnie, bardzo dużo miejsca jest, jest nawet zasłonka tam. Super zagospodarowana przestrzeń. Tak, no i jest to pojazd zarejestrowany jako kamper, więc można mieć bez przegrody jest. No i przez to są właśnie te fotele. Dobra, teraz Miłosz nam pokaże krzesła obrotowe, na jakie, jak to działa w ogóle. Tak jest, krzesła są w ogóle z Volkswagena Sharana. Mocowania są identyczne w tym samym miejscu, co oryginalne mocowania w Volkswagenie LT, więc nie ma żadnego problemu, żeby przełożyć fotele. Jedyna wada tego fotela akurat kierowcy jest taka, że żeby go obrócić, muszę spuścić hamulec ręczny. I czasami jak stoję pod górkę albo z górki, to jest to wada, która naprawdę jest uciążliwa. Wtedy wrzucam sobie bieg i jak jestem z małej górki jak teraz, to powinniśmy nie ruszyć. Lekko ruszyliśmy, ale się nic nie wydarzyło. I po to już śmiało położyć w drugą stronę. Proszę. Drugi działa identycznie, ale tutaj nie ma problemu z hamulcem ręcznym oczywiście, bo nie ma tego problemu. Tak, można, różne przepisy mówią, właśnie nie jestem pewien do końca, ale niektóre przepisy mówią, że można również w takim fotelu jechać tyłem w trakcie jazdy. Jeżeli coś wiecie, to możecie tam na kanale podróżowania od razu skomentować i powiedzieć, czy to faktycznie tak wygląda. Nas to bardzo ciekawi, by nam to bardzo ułatwiło podróż, bo Kasia mogła wyjechać i z dziećmi rozmawiać. Wydaje mi się, że podróż w ogóle tyłem jest bezpieczniejsza niż przodem. Małe dzieci wozi się tylko tyłem, ale to już jakby prawo, a nie ja stwierdzę. Tak, dzięki. Dzisiaj zrobiliśmy taką tradycyjną. Poczekaj na twoją kamerkę. Lecimy na dwie. Dobra, więc uwaga, uwaga. Otwieramy kataplanę. Tada! Zabieram to. Nas nie raziło. Może on na stanie wyskoczy? Gdzie ma wyskoczyć? Kataplan. No może ryba wyskoczy, muszla. Jestem dumny z siebie. Dzisiejsza kataplanka jest naprawdę fenomenalna. Największe wyzwania, no to sama jazda z dziećmi, to jest chyba... Dystans to jest tak. Trudna sprawa, bo dzieci nie lubią siedzieć na tyłeczkach. Więc pokonywanie dużych odległości jest, to jest jeden z naszych problemów, ale w sumie go już rozwiązaliśmy docierając tutaj, gdzie pogoda... Gdzie jechaliśmy właśnie do słońca, więc jak już tu dotarliśmy, to już dystanse są tak krótkie, robimy naprawdę po 20 km, czasami po 5 km, więc już się nigdzie nie spieszymy, więc tutaj jakby to nam nie przeszkadza. Inka się mieści jeszcze do umywalki, więc jest prosto ją wykąpać. Tak jest, mamy nawet zdjęcie ciekawe. Kąpiemy ją w umywalce czasami, ale mamy wanienkę też dla dzieci, więc generalnie... Nie kąpiemy się codziennie, no, ale co 2-3 dni się kąpiemy i jesteśmy czyści. Mi się wydaje, że takie podróżowanie z dziećmi inne niż wanie, to jest bardzo trudna sprawa i też bardzo droga może być w sumie. Więc to główne były takie nasze priorytety, żeby nie było to skomplikowane, żebyśmy mogli sobie zabrać wszystkie nasze potrzebne gadżety, właściwie cały dom. Tak, i wyjechać. No i też nie płacić za jakieś drogie hotele cały czas i samoloty i takie tam zabawki, no, na których niestety stać tylko nielicznych, więc albo siedzisz w domu, albo jeździsz vanem. Czy najpierw była chęć podróżowania, a potem... No chęć podróżowania to Kasia w sumie już od dawien dawna, w ogóle ona to jest podróżniczka, zwiedziła naprawdę kawał świata, więc... No, a później się dzieci pojawiają, no to się robi trochę, trzeba zmienić styl podróżowania. A że siedzieliśmy mieliśmy półtora roku albo nawet dwa lata chyba nawet, no teraz ciężko mi określić, ale takiej przerwy od podróży w ogóle totalnie. Siedzieliśmy w domu i po prostu zajmowaliśmy się wychowywaniem dzieci i to naprawdę... Mieszkamy w pięknym domku, w lesie, ale to wszystko się po jakimś czasie nudzi, po prostu potrzeba jakiejś zmiany.
i tego, żeby jednak dzieci gdzieś zabrać ze sobą i przeżyć jakąś też przygodę, a szczególnie przygodę dla dzieci, bo może Ineczka jeszcze jest za malutka na to wszystko, ale Teodor, po prostu widzę po nim, że on po prostu chwyta każdy dzień. Widać to wieczorem o 19:00 najlepiej, jak pada po prostu jak dętka, nie? My już wiemy, ale Miłosz z Kasią mają kolejne super plany na budowy, na przeróbki. Oddaję głos. Tuż przed wyjazdem z Polski kupiliśmy sobie autosana, czyli autobus PKS. Każdy zna PKS-y, które kursują między miejscowościami, to zakupiliśmy sobie taki autobus. Ale jeszcze nie zdradzimy do końca, co w nim będzie i co to będzie dokładnie. Jak będziecie śledzić nasz kanał, to Was poinformujemy na pewno i na pewno będzie też filmy, będziemy wrzucać z przebudowy autobusu. No ale to za jakiś czas, dopiero jak wrócimy z podróży, wypoczniemy. No nie, no planów mamy tyle, że ja nawet nie wiem kiedy to zacznę robić. Dokładnie, zapraszamy Was serdecznie do odwiedzenia kanału i Instagrama i wszystkich innych social mediów. Nazywają się... Latający dywan. Latający dywan, próbujemy dywanem, który stoi za nami, więc nazwaliśmy go Latający dywan przez V. Tak jak podróżowanie przez V, ale to wcale nie jest gapa. Dobra, dzięki. Na razie, cześć. Wyjechaliśmy z kempingu, ponieważ byliśmy teraz na mszy. Dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że raz w miesiącu, w pierwszą niedzielę miesiąca w miejscowości... Villamura. Oj, zasłaniam cię. Jesteś w cieniu. O. W Villamura jest ksiądz polski, przyjeżdża i odprawia mszę świętą, więc przyjechaliśmy tutaj. No i odprawił mszę świętą po polsku. I jeszcze nam powiedział, że kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Radosnej, dlatego ta Matka Boża, jak zaraz widzicie na obrazku, ma ukulele, bo gra. Jest taka radosna, że sobie gra na ukulele. Tak jak moja radosna Kasia. O. To tyle. Kończymy tą misję. Jedziemy dalej. Moi drodzy, za chwileczkę skończymy ten odcinek vloga, ale zanim to nastąpi, muszę Wam pokazać, jak wyglądają parkingi tutaj w rejonie Algarve. Teraz jesteśmy akurat w Faro. I jesteśmy zaraz obok lotniska, za chwileczkę zobaczycie startujący samolot, ale zanim on wyleci, to chcę Wam pokazać, że tu jest ponad 30 samochodów, takich kampingów, kamperów, przyczep. Ludzie po prostu tu mieszkają i żyją. To są przyczepy z całego świata, z Niemiec, z Belgii, nasz z Polski, z Anglii, z całego świata, bardzo dużo z Hiszpanii, z Francji i tak jest wszędzie, w całym tym rejonie Algarve, w całym rejonie w okolicy Malagi, Hiszpanii. Parkingi takie duże, płaskie są okupowane przez kamperowców, przez kampermaniaków, no i ludzi, którzy żyją po prostu, vanlife'owców, którzy żyją w vanach i w kamperach. Tyle. Jeżeli ktoś miałby ochotę tu przyjechać w przyszłym roku, to zapraszam. Jest mnóstwo miejsca, jest gdzie nalać wody, jest gdzie... O, komar. Pieszy komar. No dobra, koniec gadania. Zobaczcie sobie jeszcze na piękny zachód słońca, na kampery, a potem wystartuje samolot. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Pa!